Ja myślę, że każdy z Państwa, w zależności od swojej osobistej sytuacji, tutaj naprawdę strasznie dużo miałby do przeżywania, bo tutaj przed Wami stoi pytanie, zapewne o wiele trudniejsze niż przed przeciętnymi małżonkami, to znaczy pytanie, w jaki sposób ja moje sakramentalne małżeństwo, które po ludzku biorąc się rozpadło, mogę przemieniać już teraz. To nie jest tylko oczekiwanie i wiara na to, że Bóg, który jest wszechmocny, potrafi uzdrowić, ale już teraz przemienić w udział miłości Chrystusa i Kościoła. Ja teraz troszeczkę może w jakieś dygresje popłynę, ale od tej strony wielokrotnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy to mężami, czy to żonami porzuconymi przez współmałżonka, to ogromnie na przykład staram się podkreślić znaczenie świadectwa dawanego zarówno dzieciom, jak i społeczeństwu. Myśmy sobie w porannej konferencji pokazali świadectwo jako ten trzeci wymiar naszej świątynności. Świątynia to jest miejsce świadectwa wobec wierzących i niewierzących. To znaczy, jeżeli nie dość, że tatuś albo nie dość, że mamusia, prawda, odeszła i sobie założyła nową rodzinę, to jeszcze gdybym ja to zrobił, albo gdybym jeszcze ja to zrobiła, to już dzieciom zupełnie się w głowie pomyrda, to już dzieci będą wiedziały, że z małżeństwem to jest tak, że jak się nie uda, mówi się trudno, zaczynamy od nowa, zaczynamy z kim innym i tak dalej. I proszę Państwa, ja myślę, że to dlatego tak często różnych ludzi denerwuje wierność małżonka porzuconego, czy w każdym razie małżonka, który pragnąłby pojednania, znaczy, bo denerwuje ich świadectwo, znaczy, bo tak by się chciało, żeby ten świat był naprawdę pogański, taki jak ma być, a tutaj on głupi albo ona głupia wierzy, że da się życie według prawa Chrystusowego układać, prawda? I to naprawdę, znaczy nie dziwcie się tym różnym atakom, które czasem nawet od rodzonego brata czy rodzonej siostry mogą was spotkać, prawda? Po prostu to jest atak przeciwko świadectwu. Krótko mówiąc, tyle na temat tego wątku, że małżeństwo każde i to bardzo udane, i to właśnie nieudane, czy nawet które się rozpadło, ma szansę u tych wszystkich, którzy Pana Boga szukają, być cząstką udziału miłości Chrystusa i Kościoła. To jest jeden ze sposobów, w jaki Kościół wyraża swoją miłość Chrystusowi, w tym przypadku przez was, prawda? Wy jesteście szczególnie powołani do powiedzenia na usta Pana Jezusa tak. Tak, Panie Jezu, Ty masz rację. Ty masz rację także wtedy, kiedy nam się rozdzieliło, ale naprawdę, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Teraz zwracam się do tych spośród was, od których współmałżonek odszedł, może założył własne gniazdo, może ma dzieci z tym kimś innym. Mianowicie wasze trwanie to jest dawanie świadectwa i to świadectwa takiego, którego do końca nie rozpoznacie. To znaczy sam fakt, że wielu ludzi to denerwuje,
To jest dowód, że jest to świadectwo skuteczne, że wielu ludziom no, przeszkadza to, że są jeszcze tacy głupcy, którzy wierzą, że małżeństwo to jest nierozerwalne, że nawet jak mąż odejdzie, nawet jak nową rodzinę założy, to mam dochować wierności. Prawda? I to jest takie na te świadectwo, które no, dajecie wszystkim, to znaczy i temu współmałżonkowi. Ja kiedyś o tym pisałem, to nawet jest napisane chyba w jednym z tych tekstów waszych sycharowych. Ta moja, znaczy znajoma, której ja próbowałem, opowiem od początku, bo przecież to nie jest tak, że wszystkie teksty studiujecie co drugi dzień, prawda, i tego. Przypomnieć sobie warto. Przyszła do mnie kobieta, którą mąż opuścił 8 lat temu. Założył nową rodzinę, już nawet nie pamiętam, czy miał dzieci, czy nie, ale już ileś tam lat żył z drugą. W przeddzień rozprawy rozwodowej i ona przyszła się radzić, a potem się okazuje, że się nie radzić, tylko próbować księdza przyszła, z tym, że w dobrej woli, to nie, że podstępnie. Mianowicie, jak ma się zachować, bo jeżeli wiadomo, że sąd na pewno orzeknie rozwód, a jeżeli ona będzie się sprzeciwiała, to wszyscy to czytają jako no, złośnica albo dewotka. I tak jak mi ona przedstawiła, to we mnie się odezwał chłopek roztropek, który zapomniał, że jest chrześcijaninem i księdzem. I tak, no, tak jak chłopek roztropek, no wie pani, ponieważ pani i tak wie, że on będzie pani mężem, prawda, to żeby oszczędzić sobie tych właśnie przykrości, to niech pani się zgodzi. I nie zapomnę tych kwadratowych oczu, jakie jej się zrobiły. Ksiądz takie rzeczy mówi? Tak, i ona mówi tak, proszę księdza, ja wiem, że rozwód będzie orzeczony, ale ja chcę mu zostawić jeszcze ostatnie słowo miłości. Bo jeżeli ja się zgodzę na rozwód, on jest niewierzący, to będzie tak, jak ja bym mu dała rozgrzeszenie. A to by było rozgrzeszenie nieprawdziwe i ja bym go skrzywdziła. Ja chcę mu zostawić jeszcze moje ostatnie przesłanie, że ty źle zrobiłeś, że ty skrzywdziłeś swoją żonę i swoje dzieci. I proszę państwa, się skończyło zupełnie jak w kiepskiej powieści. Bardzo szybko ten człowiek, bo rozwód oczywiście został udzielony, ale bardzo szybko ten człowiek zachorował na raka. Kochanka, jak to lubią się kochanki zachowywać, uciekła, prawda, i ta biedna żona wierności dochowała w ciężkiej pracy, prawda, no, doglądania go w umieraniu, prawda, i pogrzebaniu. Także, że no, ktoś może powiedzieć, no głupia sprawa i do głupich rzeczy ta wiara chrześcijańska namawia, ale no, my jesteśmy właśnie tacy głupcy dla Chrystusa i to jest, Państwo widzicie, świadectwo dla męża, nawet tego męża, który no jakby wydawało się kompletnie zamknięty na świadectwo. Świadectwo dla dzieci, którym jest to ogromnie ważny komunikat przekazywany, że małżeństwo jest święte. I świadectwo, no nie wiadomo dla kogo, świadectwo takie rzucane w przestrzeń. Próbuję Państwu pokazać stanowisko Kościoła wobec zasady jedności małżeństwa i wierności małżeńskiej. Nie jest wykluczone, że ktoś z Was kiedyś miał problem z tym zapisem, dwukrotnym zapisem w Ewangelii Świętego Mateusza. Pan Jezus
zakazuje mężowi opuszczać żonę, a żonie opuszczać męża, za wyjątkiem nierządu. I niektórzy próbują tutaj znaleźć taką szczelinę na aprobatę dla rozwodu. I proszę Państwa, ja mam przed sobą tekst starochrześcijański, długi, który nie pozostawia wątpliwości, że Pan Jezus nie mówił tutaj o cudzołóstwie. Że ten nierząd, po grecku porneia, to najprawdopodobniej znaczy związek nie będący małżeństwem. Dajmy na to ktoś, tak jak ta Samarytanka, miała 5 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest twoim mężem. Prawda? Ale już czytam ten tekst, tylko może powiem krótko. To jest tekst napisany w roku 150, prawda? To się nazywa Pasterz, jego autorem jest Hermas, rodzony brat świętego papieża Piusa I, który przeżywał wielki dramat, bo jego rodzone dzieci w czasie prześladowań się załamały, a potem chciały wrócić do kościoła, no i on, proszę zobaczyć, prawda, bratankowie czy bratanice papieża też odchodziły od kościoła, prawda, i to papieża męczennika, to nie jakiegoś takiego, prawda, ale i tekst jest takim dialogiem autora z aniołem, który stawia mu pytania, któremu odpowiada na jego pytania. I teraz rzecz dotyczy problemu, o którym wspomniałem przed chwilą. Panie, powiedziałem aniołowi, jeśli kto ma żonę, która wierzy w Pana i przekonał się, że ona popełnia cudzołóstwo, czy grzeszy mąż, jeśli dalej z nią żyje razem? Tak długo, póki nie wie, odpowiedział, nie grzeszy. Jeśli się jednak mąż dowie o jej grzechu, a niewiasta nie pokutuje, ale trwa w poróbstwie i mąż dalej z nią żyje razem, staje się współwinny jej grzechu i bierze udział w jej cudzołóstwie. To jest zasada, która może bardzo też was dotyczyć. To znaczy w Kościele świętości małżeństwa się pilnuje także w tym sensie, że do sytuacji ściśle małżeńskich się nie dopuszcza, jeżeli ta druga strona wchodzi w analogiczne sytuacje z kimś trzecim. Jakżeż, o Panie, jakżeż wobec tego ma postąpić mąż, jeśli żona trwa w swej namiętności? Niechże ją oddali, odrzekł, a mąż niech żyje samotnie. Jeśli zaś oddali swą żonę i pojmie inną, wtedy i on dopuszcza się cudzołóstwa. A jeśli, o Panie, pytałem, kobieta po swym oddaleniu pokutuje i chce powrócić do swego męża, czy on jej nie powinien przyjąć z powrotem? Z pewnością, odrzekł, jeśli mąż jej nie przyjmie, grzeszy i wielką na siebie ściąga winę. Powinno się przecie przyjąć tego, który zgrzeszył, a czyni pokutę. A zatem dla tej pokuty mężowi żenić się nie wolno. Oto jak mąż i żona powinni się zachowywać. Proszę Państwa, już starożytny Kościół miał wielki problem z tym, że ówczesne prawa państwowe, prawo rzymskie, dopuszczało rozwody. I wielu ludzi, zwłaszcza, że od czasów jeszcze przedchrześcijańskich społeczeństwa były przyzwyczajone do rozwodów, wielu ludzi sądziło, że jeżeli prawo dopuszcza rozwody, to wobec tego wolno wchodzić w następne małżeństwa. I ja Państwu przeczytam trzech bardzo wielkich ojców Kościoła,
którzy ten temat podejmowali. Oczywiście nie tylko oni, ale tak się złożyło, że ja na kartce mam właśnie ich trzech. Najpierw święty Ambroży, to w swoim wykładzie Ewangelii Łukasza, jakie on rady daje chrześcijanom w państwie, gdzie rozwody są przez prawo cywilne dopuszczone. Opuszczasz więc żonę tak, jakbyś miał do tego prawo i nie popełniał winy. Sądzisz, że ci to wolno, bo prawo świeckie tego nie zabrania. Ale prawo Boże tego zakazuje. Posłuchaj prawa Pana, które odnosi się również do tych, którzy prawa wydają. Prawda? Prawodawcy też prawu Bożemu podlegają. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jednak niszczysz nie tylko boskie przykazanie, ale również samo dzieło Boga, czyli małżeństwo. Niszczysz małżeństwo. Czy pozwolisz, pytam cię, aby za twego życia twoje dzieci podlegały ojczymowi, albo żeby za życia matki zajmowała się nimi macocha? A teraz jak święty Hieronim, właśnie jakie dawał rady w tej samej sytuacji, no, że prawo cywilne zezwala przecież na rozwody. On w liście 77 to pisze. Inne są prawa Cezarów, inne Chrystusa. Co innego nakazuje papin Janus, co innego apostoł Paweł. Tamci dozwalają mężczyznom na bezwstyd, ponieważ potępiają jedynie gwałt i cudzołóstwo, na każdym kroku pozwalają na rozpustę w domach publicznych i w stosunku do młodych służebnych, jak gdyby winę stanowiła godność, a nie chęć. U nas to, czego nie wolno kobietom, tego nie wolno także i mężczyznom. Służba jest taka sama i odbywa się na tych samych warunkach. Znaczy Kościół wielką pracę wykonał na rzecz, no, przypominania, że przykazania Boże obowiązują mężczyzn tak samo jak kobiety. To jasne. A jeszcze święty Jan Złotousty, to patriarcha Konstantynopola, zresztą praktycznie męczennik, bo krytykował obyczaje dworu cesarskiego i żołdacy otrzymali rozkaz, żeby wypędzając go na wygnanie, no, odpowiednio go traktować i w trakcie drogi na wygnanie, no, praktycznie został zamordowany. No, wiadomo, że jak się nad starszym człowiekiem znęcają, to nade mną się dzisiaj znęcaliście. Tak siedziałem i siedziałem, czad w głowie, prawda, tak, a że państwo wytrzymujecie, to po prostu widzę, że naprawdę jesteście młodzi. To niezwykłe, tak. Ale już był święty Jan Złotousty męczennik, prawda, no. Czy powiedzmy prawie, że męczennik. Mówił tak, to w swoim dziełku pod tytułem Perigamu, to o małżeństwie. Nie zarzucajcie mi, że przecież prawa cywilne pozwalają wam dokonać rozwodu i opuścić żonę. Nie według praw cywilnych Bóg będzie was sądził w wielkim dniu sądu, ale według praw, które on sam ustanowił. Proszę państwa, i przypomnijmy sobie dzieje w naszej Europie nowożytnej, tworzenia się mentalności prorozwodowej, bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy ofiarami tej mentalności. To gdyby nie mentalność ta prorozwodowa, to prawdopodobnie wszystkie wasze małżeństwa kwitłyby przez kryzysy, w końcu przeszłyby spokojnie, prawda? Bo to jest trochę tak, jak powiedzmy dwóch studentów idzie na studia, i normalnie dla studenta to powinno być czymś oczywistym, że po tej na studia, żeby je skończyć. To prawda, że czasem studentowi zdarzy się nie skończyć, ale on idzie po to, żeby skończyć.
A jeżeli student idzie na studia, skończę to dobrze, nie skończę drugie dobrze, no to rzecz jasna, że jest ogromne niebezpieczeństwo, że te studia, że tych studiów nie skończy. I bardzo często wielu ludzi dzisiaj wskutek tej mentalności prorozwodowej wchodzi w małżeństwo właśnie z takim przeświadczeniem, uda się, fajno, prawda, ufajmy, że się uda, a się nie uda, drugie dobrze. Po prostu kobiet na świecie jest dosyć, żeby sobie znaleźć inną, czy mężczyzn, prawda? Proszę Państwa, w gruncie rzeczy, no przykro o tym powiedzieć, ale nasi bracia protestanci jakby zapoczątkowali mentalność prorozwodową właśnie swoimi wystąpieniami przeciwko sakramentowi małżeństwa. Luther zdecydowanie głosił tezę, że Kościół i duchowni nie mają nic do ślubów i małżeństw, jest to sprawa państwa. I pierwsze śluby cywilne, możliwość w ogóle zawarcia ślubów cywilnych, została uchwalona w Holandii 1 kwietnia 1580 roku w ustawie antykatolickiej, ponieważ w Holandii wówczas w większości protestanckiej już, ale żyli jeszcze katolicy, a ustawa nie dopuszczała w ogóle mieszkania choćby jednego duchownego katolickiego na terenie państwa, no to żeby nie gwałcić sumień przymusem brania ślubów po protestancku, uchwalono ustawę o ślubach cywilnych. Ale to jeszcze chodzi o śluby, to jeszcze nie o rozwody. Natomiast pierwszą ustawą rozwodową jest ustawa rewolucji francuskiej z 20 września 1792 roku, ustawa o stanie cywilnym obywateli. Ona wtedy trwała, obowiązywała stosunkowo krótko, to znaczy 24 lata. 8 maja 1816 roku w tej restauracji monarchii we Francji została ta ustawa cofnięta. My dzisiaj nie wiemy i o tym się w szkołach nie uczy, bo nam księstwo warszawskie się bardzo pozytywnie kojarzy i słusznie, bo to była pierwsza nadzieja na odzyskanie niepodległości. Ale warto wiedzieć, że w księstwie warszawskim księża byli ścigani prawnie i karani za odmowę udzielenia ślubu kościelnego osobie po rozwodzie cywilnym. Bo to była ta francuska metoda postępowania i tylko Kościół no przez to, że wystawił wielu księży na ten rodzaj nieprzyjemności, bo to często było związane z więzieniem, prawda, jakimiś wysokimi grzywnami, to w końcu Kościołowi udało się wywalczyć, że przynajmniej do tego nie zmuszajcie, że znaczy Kościół niby rozdzielony od państwa, ale jak ksiądz nie da ślubu rozwodnikowi, to nie, prawda, łamie prawo. Prawo rozwodowe we Francji już na dobre zostało uchwalone po raz drugi 27 lipca 1884. Czyli stosunkowo krótko prawa rozwodowe funkcjonują. W innych państwach oczywiście odpowiednio później. Natomiast warto jakby wsłuchać się w argumentację. Mianowicie jeden z parlamentarzystów następująco argumentował wprowadzenie rozwodów, że dzięki temu ocalimy mnóstwo małżeństw. Tak to tak jak dzięki ustawie aborcyjnej mniej dzieci będzie zabijanych, to znamy te argumenty. Pozwolić na aborcję, to wtedy mniej dzieci będzie zabijanych. Prawda? Tutaj ja cytuję tego właśnie młodzieńca, który tak właśnie argumentował.
W pierwszych latach po uchwaleniu ustawy rozwodowej rozejdą się związki, które dotychczas były nieszczęśliwe. Ale odtąd liczba rozwodów zacznie się zmniejszać z roku na rok i dojdzie do bardzo umiarkowanej cyfry. Także w przyszłości Francja będzie miała coraz mniej rozwodów, jeszcze mniej niż dotąd ma separacji, bo instytucja separacji, kościelna instytucja separacji była jeszcze wtedy we Francji bardzo, bardzo znana. I proszę Państwa, tutaj musimy naprawdę, znaczy to Kościół naprawdę ma prawo do tego, żeby być dumnym i nam do tej dumy wolno się przyłączać. Kościół odbył bardzo ciężką pracę sprzeciwiania się temu tworzeniu mentalności prorozwodowej. Ja tutaj mam wypisy dokumentów papieskich. Ja przepraszam, że ta konferencja rekolekcyjna się trochę w lekcje historii przemieniła, ale to myślę, że to dobrze robię, że nawet kosztem żebra Adama, tak, także, że papież Pius VI już 28 maja 1793 roku już reagował przeciwko wprowadzeniu ustawy rozwodowej, a nawiasem mówiąc, papież Pius VI, to Państwo możecie nie wiedzieć, że kiedy w roku 1799 rewolucyjna Francja zdobyła Rzym, to generał Berthier uchwalił dekret rozwiązania stolicy apostolskiej, tak, wolą rewolucyjnej Francji. Było papiestwo przez 18 wieków, od dzisiaj już nie ma stolicy apostolskiej. Pius VI został aresztowany, umarł kilka lat później w więzieniu w Walencji, a kiedy umarł, to jego zgon wpisano do, rewolucyjna Francja wprowadzała wtedy urzędy stanu cywilnego do księgi zgonów pod nazwiskiem rodowym, a w rubryce zawód napisano były papież. Tak, a w Rzymie urządzono demonstrację antypapieską, która skandowała Pius VI i ostatni, Pius VI i ostatni. I oczywiście następny papież Pius VII przyjął to imię i potem tak się ciurkiem Piusowie na stolicy apostolskiej potoczyli, że ostatnie w 1939 roku już był 12. Prawda? Ale to jakby no żeby odreagować, prawda? Ja znowu przepraszam, że tak no, wchodzę w takie no, dygresje. Znaczy mam tutaj szereg dokumentów wypisanych, jakby ktoś chciał, to mogę do kseru odbitki pożyczyć, ale przeczytam może fragmenty encykliki papieża Leona XIII z roku 1880, w których papież no, sprzeciwia się promowaniu ustaw rozwodowych. Państwo dopuszcza się potwornych nadużyć, jeżeli wydaje na temat małżeństwa ustawy niezgodne z prawem Bożym. Wszystkie nieledwie ludy utraciły świadomość o właściwym pochodzeniu małżeństwa. Z tego powodu w wielu miejscach o związkach małżeńskich wydawano ustawy, które miały na celu względy państwowe, nie zaś obronę naturalnych właściwości małżeństwa. Prawodawcy stanowili dowolnie uroczystości ślubne, a w zależności od nich kobiety otrzymywały niektóre albo zaszczytne miano żon, albo poniżającą nazwę nałożnic. Do tego doszło. Właśnie to warto na przykład wiedzieć, że już w kościele starożytnym kościół, konkretnie papież Kalikst, święty Kalikst, męczennik, wydał dekret uznawania za prawdziwe małżeństw, które w obliczu prawa rzymskiego nie mogły być zawarte, to znaczy osoby wolnej z niewolnikiem.
W obliczu Bożym niewolnik jest takim samym człowiekiem jak wolny i nie ma istotnych przeszkód do tego, żeby wolny z niewolnikiem stanowili małżeństwo. Do tego doszło, że władze państwowe zaczęły określać, komu wolno, a komu nie wolno wstępować w związki małżeńskie. Wiele wydano praw niezgodnych z zasadami słuszności. Wiele krzywd wyrządzono. Wszakże naturaliści, znaczy w sensie ci, co odrzucają wiarę nadprzyrodzoną, i wszyscy, którzy czczą państwo tak, jakby było ono Bogiem, a swymi doktrynami pragną przepoić wszystkie kraje, niezaprzeczalnie błądzą. Małżeństwo bowiem nosi na sobie cechę świętości. Zawiera pewien pierwiastek religii, niepochodny, ale wrodzony, nie nadany przez ludzi, lecz od natury wszczepiony, gdy jest ono przez Boga utworzone i od początku służyło jako pewien obraz wcielenia Syna Bożego. Rzecz jasna, że sam fakt, że małżeństwo, znaczy, że Kościół tak się sprzeciwia rozwodom, no w oczach bardzo wielu ludzi czyni Kościół taką no, ostoją obskuratyzmu, zacofania i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze przeczytam z tej właśnie samej encykliki, w której Pius XI, to jest papież, który był konsekrowany na biskupa w katedrze warszawskiej, 120 metrów od mojego klasztoru. Sobie nie myślę, że ja z byle kąt. Także, więc i w tej samej encyklice na temat mentalności prorozwodowej papież pisze tak. Już nie tylko pokątnie w skrytości, ale publicznie, z bezwstydną szczerością depcze się i ośmiesza świętość małżeństwa. Żywym słowem, drukiem w teatrach, romansach, erotycznych powieściach i satyrach, kinach, wykładach radiowych, wszelkimi w ogóle nowoczesnymi wynalazkami. Rozwody, cudzołóstwa, przeróżne występki wychwala się lub przedstawia tak nęcąco, jakby w nich nic grzesznego ani hańbiącego nie było. Ukazują się wydawnictwa zachwalane jako naukowe, w rzeczy samej jednakże przybrane tylko w pozory naukowości, aby tym łatwiej zdobyć zaufanie czytelników. Głoszone w nich zasady podaje się za wyniki współczesnej nauki. I to nauki starającej się o ustalenie samej tylko prawdy, a odrzucającej przestarzałe przesądy przodków. Wśród tych staroświeckich zapatrywań odrzuca ona i usuwa tradycyjne zasady chrześcijańskie o małżeństwie. Główny ich błąd polega na tym, że uważają małżeństwo za wymysł ludzki, nie za instytucję ustanowioną przez Twórcę natury, powołaną do bytu, a przez Chrystusa Pana podniesioną do sakramentu. No, czas jest taki, że kończyć należy. Jeszcze dwie malutkie uważki i już naprawdę skończę. Mianowicie błogosławiony Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w Irlandii w miejscowości Limerick, to jest taka historycznie bardzo ważna miejscowość dla Irlandczyków, mówił tak, już sama możliwość uzyskania rozwodu w sferze prawa cywilnego czyni trwałe i stabilne małżeństwo trudniejszym dla każdego. I to państwa o tym nie trzeba przekonywać. I uwaga druga, jeżeli ta osoba do was jeszcze nie dotarła, to chociaż to Austriak, bardzo bym proponował jakoś zainteresować się jego życiem. Błogosławiony Otto Neururer, ksiądz austriacki, który odradzał młodej kobiecie poślubienia człowieka rozwiedzionego. Tak się złożyło, że on był lokalnym przywódcą NSDAP. Został osadzony za to w Dachau i Buchenwaldzie, a w aktach umieszczono notatkę, że w obozie trzeba mu uświadomić, kto teraz w Austrii jest Bogiem. Pastwiono się nad nim szczególnie, został zamordowany 30 maja 1940 roku.
błogosławiony Otto Neururer. Austriak, nie Austriak, święty człowiek, bardzo bym wam podpowiadał jakby znajomość tej osoby. To idziemy do kościoła. Szczęść Boże.